tej kolejnej dawce programu, tych emocji, które dostarczył nam klub, chciałbym powitać serdecznie wszystkich gości przybyłych tutaj. Jak poproszę klub, żeby się rozstąpił na chwileczkę, dobrze? Na pół, zależy mi na tym slajdzie, który tam jest. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II, drodzy Państwo, towarzyszą temu klubowi i naprawdę nie dziwi ta pełna sala, która zresztą sami Państwo oceniają i widzą, że nie pomieściła wszystkich. Z największą przyjemnością, drodzy Państwo, witam wszystkich gości, którzy tutaj dzisiaj przybyli. Za chwilę przedstawię tą obszerną, przygotowaną przez przewodniczącą klubu listę i moja gorąca prośba, brawa i owacje dla wszystkich pokażmy na samym końcu tej listy. Witam niezwykle serdecznie prezydenta miasta Skierniewice, pana Leszka Trębskiego, zastępcę prezydenta miasta, panią Dorotę Rutkowską, przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariusza Dziudę wraz z przybyłymi radnymi. W imieniu starosty Skierniewickiego witam pana Jarosława Lińskiego, wicestarostę. W imieniu wicewojewody łódzkiego, pani Krystyny Jozgi, witam panią Marię Chachurską, kierownika oddziału Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Dariusza Seligi, witam Mirosława Woźniaka. Witam prezesa Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Transportowców i Drogowców Kolejarzy w Warszawie, których reprezentuje pan Jan Niewczas. Witam prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, pana Jana Woźniaka, którego reprezentuje pani Zofia Strzelczyk, dyrektor ekonomiczno-finansowy tej spółki. Witam prezesa Zarządu Zakładu Wodociągu i Kanalizacji, pana Janusza Marka Pastusiaka. Witam prezesa Zarządu Zakładu Utrzymania Miasta, pana Andrzeja Michalaka. Prezesa spółki ARS, pana Mariana Sarniaka. Prezesa Banku Spółdzielczego Władysława Klarzyńskiego. Panią dyrektor Banku Spółdzielczego Bożenę Mędrygał. Dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury, panią Bożenę Witkowską. Witam panią Izabelę Gać, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie oraz Beatę Sawicką, kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie. Drodzy Państwo, z nieukrywaną rzetelnością i sympatią witam sympatyków tego klubu, jak również witam pana Zdzisława Strzemińskiego, kierownika klubu Oaza, panią Zofię Skorupską, przewodniczącą Rady Seniorów, pana Edwarda Obnajszczyka, prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Balcerowie. Witam panią wiceprezes Janinę Szymańską z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, pana Andrzeja Malkę, wydawcę gazety Twój Kurier Regionalny. Witam panią Marię Andryszewską, prezesa Związku Emerytów i Rencistów z Zarządu Okręgowego w Skierniewicach. Witam pana Jerzego Oleksińskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz prezesa tejże spółdzielni, pana Pawła Hałatiuka. W imieniu wójta gminy Bolimów, pana Sławomira